Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Zapraszam Was na 9 odcinek serii Łukasz M. na tropie karcianych sensacji. Dzisiaj sobie otworzymy 4 blisterki indyjskie. Nadal poszukuję kart, żeby skompletować całą kolekcję. Z tego co doliczyłem, to już brakuje tylko 10 kart. Ostatnio jedna na pewno wpadła. Tak więc, moi kochani, nie zastanawiamy się, tylko otwieramy. Są 4 zawiniątka do zaprezentowania. No i mam nadzieję, że dzisiaj wpadnie o wiele więcej kart, żeby zapełnić album. Moje powtórki, jeżeli chodzi o te karty, które się różnią, te złote, limitki czy coś. Oczywiście, jeżeli ktoś chętny, to piszcie. No i co? Mamy 4 zawiniątka. Zobaczymy, jakie limitki. Może zrobimy tak jak ostatnio. Taki pojedynek pomiędzy tymi limitkami. Najpierw sprawdzimy, kto jest. Zane i Sergio Ramos, czyli mamy Manchester City i Real Madrid. Teraz drugie zawiniątko. Nainggolan Inter i Pogba Manchester United. Jak na razie idealnie. W kolejnej saszetce mamy Neymara i Ronaldo. Więc układa się naprawdę cudnie. 6 różnych limitek. 6 różnych zespołów. No i zobaczymy, co jeszcze nam w ostatnim zawiniątku się trafi. Mogłaby być jeszcze Barcelona, bo jej brakuje. Ponownie Ronaldo i Tottenham, Harry Kane. Tak więc, moi kochani, 7 różnych limitek Ronaldo odkładam, bo to jest powtórka. No i będzie pojedynek pomiędzy 7 zespołami. Zaczynamy z pierwszym zawiniątkiem. Tutaj jest Klub 100. Kimmich z Bayernu. Nie gra roli, bo nie ma takiej limitki, ale Paris Saint-Germain już jest, bo jest Neymar. Hat-trick hero Kurzawa. Dalej, man of the match. Galatasaray Rodriguez, Teres Porto i jest Mbappé również z Paris Saint-Germain, czyli już druga karta. Teraz lecimy dalej. Real, Nacho, Oblak. No i mamy kolejną kartę z Realu. Casemiro. Tutaj jest Atletico. Ponownie Atletico. 3 karty aż z rzędu. Bayern, Valencia, Barcelona. I jest kolejna karta z Realu. Trzecia i w tym momencie Real na prowadzeniu. Valencia, Messi z Barcelony. Bayern, Bayern, Atletico, Atletico. Jest Juventus. Dybala tutaj dla Ronaldo i jest również Manchester United dla Pogby. To by było z pierwszego zawiniątka. Lecimy z drugim. Klub 100 Salah, Liverpool. Nie ma tutaj, ale mega singling Buffon już pasuje, bo jest Neymar, Paris Saint-Germain. Z Realu 2 karty, Ramos i Logo, czyli już 5 w sumie. Tutaj mamy man of the match Demirbay, Liverpool, a Liverpoolu nie mamy dzisiaj. Inter jest, pierwsza karta, druga Handanowicz. Tutaj mamy Liverpool, ponownie Inter, trzecia karta Napoli, Roma, Juventus jest, Roma, 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 ponownie Juventus, Roma, Inter, Paris Saint-Germain, czwarta karta, Inter,
również czwarta Roma i Walencja. No więc tutaj się już nam teraz zrobiło bardzo wyrównanie. Jedynie Tottenham nie ma karty jeszcze i Manchester City. Na razie jeszcze na prowadzeniu Real. A teraz lecimy dalej. Mamy bramkarza Edersona z Manchesteru City. Klub 100. Pięknie. Pierwsza karta. Kolejna karta również to jest klub 100. Salah już dzisiaj wpadł. Z Juventusu mamy Emre Chana. Czwarta karta. Jest Man of the Match Messi, ale to nie gra roli, bo nie ma Barcelony. Z Realu mamy Casemiro i Carvajala. Szósta karta. Barcelona, raz, dwa. Valencia. Ponownie mamy Real. Isco wpada. Valencia, Schalke. Znowu Real. Schalke. Popatrzcie, ile kart Realu tutaj wpada. Barcelona, Bayern, Barcelona, Valencia, Bayern, Valencia i jeszcze raz Real. Już pewnie zdążyliście zauważyć, że są po prostu takie serie klubowe w tych saszetkach, po kilka klubów głównie. No i lecimy dalej. Ostatnie zawiniątko, mega signing, Keita, Liverpool, klub 100, Modric, man of the match. Porto też, Rodriguez, no i w końcu pierwsza karta, man of the match dla Tottenhamu, Eriksen, Monaco, raz, dwa, trzy, Galatasaray, jest Inter, o, tutaj się pomyliłem, Perisic powinien być tutaj, Lyon, raz, dwa, Monaco, Paris Saint-Germain, ponownie Lyon, Mbappé, no, Cavani, Neymar, troszeczkę kart powpadało, Verratti i tutaj Salah, więc zobaczymy, kto wygrał, czy Real, czy Paris Saint-Germain. Liczymy karty Realu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 kart Realu. A ile mamy tutaj? Paris Saint-Germain, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli pierwsze miejsce dla Realu, drugie miejsce dla Paris Saint-Germain, a trzecie dla Interu. Ja oczywiście sobie wszystko posprawdzam, ile nowych kart dojdzie, to dołożę do albumu. No i co? Pozostały jeszcze dwa takie blisterki, więc jeszcze jakiś jeden odcinek zrobimy. Piszcie w komentarzach. Co myślicie na temat dzisiejszego unboxingu, na temat limitek, które wpadły? No i co, to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!